przejrzałem sobie tutaj historię budowaństwa naszego biegu i ten rezultat, który dzisiaj Damian Pieterczyk uzyskał, jest trzecim rezultatem, jaki uzyskał na tej trasie. Przed nim szybszy ten dystans pokonał tylko reprezentant Kenii Kilane Kiptun-Mayo, 1 godzina 4 minuty 17 sekund. Reprezentant Kenii Kipkoir biło 1 godzina 5 minut 29 sekund. I ten rezultat dzisiejszy jest trzecim rezultatem, jaki jaki został przed zawodnik uzyskany na tej trasie. A więc bardzo szybkim tempie rozegrany był dzisiejszy bieg i kolejny z zawodników z dłuższego dystansu z półmaratonu zbliża się do linii mety z numerem 918. Brawa dla Michała Bujawy. On tu wielokrotnie u nas startował. I kolejny z zawodników z numerem 2830. To jest Damian Mikielski z Olsztynka przyjechał. I on chyba na miejscu 9, a jeżeli się nie mylę, albo na 10. 763 numerem. Kolejny z zawodników na mecie Jakubiec Szymon. Krakowian z Lachotimu. To taka grupa biegowa Andrzeja Lachowskiego. Lachotim, taką nazwę sobie przyjęli. I razem trenują, razem biegają. I czekamy na pierwszą zawodniczkę wśród pań z tego dłuższego dystansu. Czy będzie to Ewa Kucharska, czy ktoś inny? Za chwilę się przekonamy. Myślę, że za panią jeszcze około minuty, może dwóch minut będziemy musieli czekać na przekonanie. Brawa dla tych dwóch pań! Naprawdę, 10 kilometrów, udało się, proszę. A sąsiadki mówiły, że to niemożliwe. Co dla kobiety jest niemożliwe? I kolejny z finiszujących zawodników z dłuższego dystansu. Grzegorz Czyś. On tu wielokrotnie w Krakowie. Od początku, od pierwszego biegu startuje. Chyba jest rekordzistą w tym względzie. Brawa, brawa dla kolejnych zawodników. Starnowa. Ma blisko do Krakowa, więc często do nas wjeżdża i startuje. Zwycięzca sprzed dwóch lat Wisegrad Maratonu. Zwycięzca maratonu w Krynicy. Festiwalu biegowego w Krynicy. I kolejni zawodnicy na mecie z dłuższego dystansu 745 numerem Maciej Lubieniecki z Lachotimu też, proszę. Kolejny zawodnik z tej grupy biegowej na mecie. Piotr Wojewoda też na mecie i pani Katarzyna Grabińska z tego krótszego dystansu. 10 km też udało się pokonać. Łatwo nie było. I teraz tak, na tych dwóch ścieżkach prowadzących tutaj po organizatorzy to zabezpieczali, żeby nie mieszali się zawodnicy, żeby łatwiej było państwu obserwować, jak państwo widzą. I tutaj głośno się zastanawiasz i również tutaj głośno. O i brawa, to najgłodsze chyba od tej wszystkich. 5741. Agnieszka. Skalą wypych na mecie. Pokonała 10 km. I nie jest ostatnia. A ona ma chyba 7-8 lat. Proszę, niektórzy na trasę wybrali się z własnym prowiantem. I słusznie. Może być susza. Czekamy na pierwszą zawodniczkę z półmaratonu. Kto będzie zwyciężczynią w tej 13 edycji półmaratonu Mazan? I siódemeczka. Ilia Markow, mówiłem państwu. Mistrz świata.
mistrz olimpijski, mistrz Europy. To prawda, nie w bieganiu, ale w chodzeniu. Tam też trzeba umieć chodzić. Jest o wiele trudniej wygrać chód, aniżeli bieg. Bieg można tyłem, natomiast w chodzie niestety trzeba zachować pewne techniczne wymogi, na które sędziowie zwracają uwagę i nawet najlepsi zawodnicy, bo przecież i nasz Robert Korzeniowski również na Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie, czy na Mistrzostwach, na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie był zdjęty z trasy, a co najistotniejsze, że szedł na srebrny medal na drugim miejscu w promie stadionu, kiedy pokonał 49 km i 600 metrów, wtedy sędziowie po raz trzeci dali mu oszczędzenie, to i niestety musiał zdać trasy. I to finisz kolejnych zawodników biegu półmaratońskiego. Teraz nam się tutaj widzę już tylko głośno robi na tej ścieżce dla półmaratończyków wyznaczonych przez organizatorów. I patrzymy, gdzie jest Ewa Kucharska. Łukasz Machrowski też na mecie, zmęczony, bo to podwiat, że to do takiej niedożywionej zapytania. Zaraz spotkam ojca, to mu powiem. I proszę, brawa, Ewa Kucharska. Lubi przyjeżdżać do Krakowa, bo w Krakowie wygrywa. Wygrała również bieg kopców, trzech kopców dwa lata temu, jak dobrze pamiętam. Brawa dla medalistki mistrzostw Polski w maratonie, półmaratonie i zwycięzczyni 13 i półmaratonu Marzanek. Kiedyś była zawodniczką Bistry Pszczyna, teraz nie wiem, jakiś był aktywni, chyba biegacze w Pszczynie reprezentuje. I brawa dla kolejnych zawodników kończących bieg na tym dłuższym dystansie półmaratońskim. Dominik Ból, gdzie o pomocy świętego ojca Pio, taką organizację Dominik reprezentuje, już jest na mecie. Szymon Wiktorowicz przyjechał do nas z Opoczna. Brawa na niego. Też na mecie. A kolejny zawodnik Michał Szymer z Łańcuta i Ursula Nowak z Wieliczki zameldowała się na mecie. A do tego krótszego dystansu. 10 km. Pani Ursula zadowolona. Na wszystkich czekają piękne, pamiątkowe medale za linią mety. Nikt nie wyjedzie bez pamiątki z Krakowa z tego dzisiejszego biegu. I 639 numerem kolejny zawodnik, który będzie się nawet to Jacek Wójcik z Godowa, nie mylić Godowej. I 889 numer, brawa dla Krzysztofa Kurkiewicza, też na mecz. I teraz się tutaj zacznie, proszę zobaczyć, u mnie, przypomnę, to jest ponad 3000 zawodników, którzy wystartowali. I tak tych jeszcze będą biegli przynajmniej do godziny 14, bo limit czasu i na to pozwala. I brawa dla kolejnej zawodniczki na drugim miejscu. Nie pamiętam, chyba Angelika Mańczuk. Tak jest, druga z biegu pani na dystansie półmaratonu. Ewa Kucharska przed Angeliką Mańczuk wśród pań i czekamy na trzecią zawodniczkę. Panu już przedstawiałem. Przypomnę, Damian Pieterczyk, Artur Kern, Marcin Gałązka. Pani Barbara Janicka z Lubożycy też przebiegła dystans 10 km. I kolejni zawodnicy z tego dłuższego dystansu z półmaratonu. Niektórzy spoglądają na zegarki, jakby mieli sobie wyznaczone, jak sami sobie wyznaczyli
czy ich ten czas, który tutaj jest na zegarze, będzie się zgadzał z ich czasem. Radosław Wilk z Przemyśla przyjechał, z Przemyskiego Klubu Biegacza, też na mecie. Proszę, ile niektórzy sił jeszcze zachowali na te ostatnie finiszowe mety. I kolejny Ireneusz Jezuity na mecie. I Patryk Chudy. A za nim Tomasz Piąstka z Wieliczki. Krzysztof Wicenciak. Kocmyżowa. Wojciech Lipa przyjechał do nas z Rzeszowa. I z numerem 2900 Jakub Woźnica. Zakopane. I z numerem 1300 Mariusz Szczerba z Jędrzejów. Ciucha w tym tłumie zawodników trzeciej zawodniczki, która stanie na tym najniższym stopniu podium. Tamte panie to są z tego krótszego dystansu prosto zadowolone, uśmiechnięte. Dychę przebiegłość. To jest coś. Na ile się przeszło? I tu walka o jak najlepsze miejsca. Przypomnę, że mamy obok nagród klasyfikacji generalnej. Również organizatorzy przygotowali nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tych kategorii wiekowych mamy chyba 6. Zaraz spojrzę. A ja cały czas wyglądam jeszcze na trzecią panią. Jest chyba trzecia zawodniczek. Za moment na mecie, jeżeli dobrze dostrzegłem, z numerem 989. Brawa! Beata Popadiak z Krakowianka. Też na mecie już z Lachotimu. Thank you.
proszę, jak głośno zrobiło nam się tutaj na tym kolej 3 maja. To jest, proszę Państwa, taka specyfika biegów, jak Państwo obserwują. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie na kolejnych imprezach. Te biegi wszystkie maratońskie, biegi na tych dłuższych dystansach mają swoją specyfikę. Najpierw jest taki ciuk rozciągnięty, zawodnicy wpadają na metę w odstępach kilkunastu, kilkudziesięciometrowych. Potem jest ten środek, takie zagęszczenie, tłumy wpadające na metę i końcówka, gdzie znowu zawodnicy już w odstępach kilkudziesięciometrowych wylnują się na linii mety. Brawo, brawo! Jest ta grupa, która biegła na ile? Na godzina 29. Zmieścili się w czasie? Zmieścili się, bardzo dobrze. Teraz sobie dziękuję za współpracę na trasie i będziemy czekać na kolejną grupę na godzinę 32, bo taka była chyba następna grupa. Z Jastrzębia Zdroju przyjechał od nas. Brawo, również na mecie. A za nim Piotr Pytel z Mysłowic. I Stanisław Rokszcz, krakowianin z numerem 311, zameldował się na mecie. I brawa dla kolejnych zawodniczek i zawodników, którzy tutaj kończą ten ponad 21-kilometrowy dystans. Marcin Górka, ten przyjechał do nas z Katowic. Woleli przyjechać do Kratowic, do Krakowa, aniżeli jechać do Żywca, ponieważ Żywiec nam też zrobił w tym roku konkurencyjną imprezę i w dniu dzisiejszym zorganizowali swój półmaraton tradycyjny również. I proszę, i Tauron z nami, cały czas z nami jest Tauron, nasz sponsor. No i kto by się odważył przebiec w takim stroju? Specjalną premię dyrektor da. I brawa dla kolejnych zawodników, tych, którzy są już za linią mety i tych, którzy już to, jeszcze dobiegają. I kolejny zawodnik na mecie. Krzysztof Śliwa z Warszawy do nas przyjechał. I Tomasz Kun z Krakowiani. Też na mecie. Marcin Guzik z Krosna. I Andrzej Burga z Rudnika nad Sanem. Też na mecie. Brawa dla kolejnych zawodniczek, zawodników. Te koszulki dystansu, które zawodnicy wszyscy w swoich pakietach otrzymali, sprawiają, że mamy tutaj na trasie tak kolorowo. To są bardzo dobre koszulki do
biegania świetnie, specjalne dla biegaczy świetnie wchłaniają pot, ułatwiają oddychanie. Kurzek. O, i jest meta. I jest meta. Aleksandr Zyniuk z Kijowa do nas przyjechał, z Pieszczetniku. Jest na mecie. Brawa dla kolejnej zawodniczki. Lidia Bajorek. Na mecie. Daniel Grajca i Artura Stroka i Renata Kulanty też na mecie. Proszę. Gratulujemy wszystkim. Brawo, brawo. Proszę bardzo, i mamy taki brazylijski doping WZL, tu pomagają, dopingują zawodników. Jest meta, jest meta. I proszę bardzo. I pani Tatiana Zawkoziuk z Kijewa, też na mecz. Prosimy, jeżeli gdzieś tutaj jest pomoc medyczna. Na linii mety mamy tu problemy. Bardzo prosimy. I w dalszym ciągu tłok na deptaku Alei Trzeciego Mara i proszę zobaczyć. Na Alei Marszałka Chosza to samo. Długi, różnokolorowy rząd zawodniczek i zawodników zdążających do mety. Ale ci tutaj mam 100 metrów, a tamci jeszcze mają ponad kilometr, około 1,5 kilometra i zazdroszczą tym, którzy tutaj pod tą niebieską na bramą z napisem start meta już się meldują. A oni jeszcze mają 4 minuty walki ze własnymi słabościami, ze zmęczeniem, z bolącymi mięśniami. Kolejnych zawodniczek, zawodników. Sylwia Braili z Mykanowa do nas przyjechała, to taka miejscowość za Częstochową. I Anna Kawalec z Sosnowca, też na mecie. A Piotr Gorzechowski aż ze Szczecina przyjechał do nas. Też zadowolony, że ukończył półmaraton. Brawo, brawo dla wszystkich zawodniczek, zawodników. I z numerem 564 witamy na mecie Agnieszkę Pudelek z Brzeska. I z numerem 216 kolejny zawodnik Michał Brodowski, Krakowianin, też na mecie. I z biegiem do Murat z Krzanowa. Oni tam mają taki duży, liczny klip drugi biegacza. Proszę. Ale tu tata nie zmęczył się sam, pocieka. Ej, też na mecie. Brawo. Damian Kucior, Teczynka. Witamy go na mecie. I Bartłomiej Rosa, Myślenic. Też na mecie. Krzyszkow, Lodek, też na mecie z NZS Bieliny.
niedługo minie 1 godzina i 40 minut, jak wystartowali do 13 półmaratonu Marzanny. Proszę zobaczyć się, jak tu tłoczno jeszcze jest na trasie. Ilu jeszcze zawodników z tej stawki? Ponad 3200 zawodników, którzy wystartowali, jest jeszcze na trasie. O, i baloniki na godzina 40. Zmieścili się. Proszę bardzo. Jeszcze mają 10 sekund rezerwy. A ja przypomnę pierwsze trójki wśród panów: Damian Pieterczyk, Artur Kerr, Marcin Gąska, a wśród pań Ewa Kucharska z Pszczyny, 1 godzina 19:55 sekund. Na miejscu drugi bieg kończyła Angelika Anna Mańczuk z Białegostoku, a na miejscu trzecim Beata Popadiak, krakowianka, a więc będziemy mieli również krakowiankę na podium. Brawa dla kolejnych zawodniczek i zawodników, którzy bawią się na linii mety. Proszę Państwa, mamy już ponad 1700 zawodników z tej stawki, ponad 3000, którzy wystartowali do 13 półmaratonu Marzanny. I tak myślę, że jeszcze do limitu czasu wyznaczonego przez organizatorów, to jest jeszcze a może i więcej. No i myślę, że tak jeszcze tutaj przynajmniej godzinę będziemy obserwować i dopingować zawodników, którzy kończyć będą ten dystans półmaratoński na godzinę, jak słyszeliśmy, 13:25. Zaplanowana jest ceremonia dekoracji. Wtedy przemieszczymy się pod estradę, gdzie będzie okazja jeszcze raz nagrodzić brawami zawodników i zawodniczki, którzy w tej edycji półmaratonu Marzanny okazali się najlepsi. Dariusz Koziński z Zielonki, też na mecie, a za nim Dariusz Starczyk, krakowianka, i Rafał Jureczko z Tarnowa, też już na mecie, Witold Sypniewski, i Wojciech Podsiadło z Buzka-Zdroju. Nam się zrobiło teraz tutaj tło.
mocno. Minęła już godzina 44 minuty, godzina 45 minut niedługo. Niektórzy kończąc spoglądają na ten zegar, porównują do czasu, jakie uzyskiwali w innych biegach na tym dystansie, bo przecież każdy z nich, proszę Państwa, walczy o to, aby najpierw się biega po to, żeby dobiec, potem żeby poprawić swój rezultat z poprzedniego biegu.
Mężczyzna melduje się na lecie. Brawo! Łukasz Włodarczyk z Rzeszowa przyjechał. Też na mecie, proszę Państwa. Marcin Sadej ze Stalowej Woli. Witamy go na mecie. Małgorzata Górny z Katowic. Brawo, brawo. Damian Szmigrowski z Krakowiani. Też na mecie. I Krzysztof Wieczorek.